Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony Gro. A to jest pierwszy odcinek z mojej nowej serii. Jakiej serii? A już śpieszę z odpowiedzią. W tej oto serii chciałbym zacząć omawiać kryptydy i różne miejskie legendy, które odbiły się dosyć mocno w Wirginii Zachodniej. Jest tego tam ogrom. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Pierwszą z kryptyd, którą chciałbym się zająć, jest Mothman, na polskie Człowiek Ćma. Utknął on głęboko w kulturze miasteczka Point Pleasant, zbudowano na jego cześć nawet muzeum. Ale przejdźmy do rzeczy. Czym dokładnie jest Mothman? Mothman jest kryptydą, czyli stworzeniem, którego istnienia nie potwierdzono. Jest obiektem badań kryptozoologów. Według doniesień ma około 2 metry wysokości, błoniaste skrzydła oraz czarną, brązową lub szarą skórę. I ogromne, czerwone, świecące oczy. Opowiem wam teraz co nieco o spotkaniach, które miały miejsce, a dokładnie o kilku z nich, gdyż jest tego naprawdę dużo. Wybrałem kilka, które było moim zdaniem ciekawych. Spotkania z tym stworzeniem zaczęły się w Wirginii Zachodniej, głównie w Point Pleasant i w okolicach rzeki Ohio pod początek 1967 roku. Setki osób trzyma się przy tym, że widzieli człowieka ćmę, aczkolwiek pierwsze doniesienia o Mothmanie pochodzą już z 1961 roku. A dokładniej, pewna kobieta podczas jazdy drogą w pobliżu rzeki Ohio zauważyła sylwetkę człowieka wchodzącego na drogę. Gdy zwolniła i zbliżyła się nieco do tej osoby, postać rozwinęła skrzydła i odleciała. Kobieta utrzymywała to w tajemnicy, wiedząc, że nikt jej w to nie uwierzy. Drugim domniemanym spotkaniem z człowiekiem ćmą było spotkanie dziecka, które tak samo jak kobieta spotkało, tak jak powiedziało, anioła przy rzece Ohio. Trzecie doniesienie było z 1966 roku od żony lekarza, która dostrzegła ogromnego motyla. Później spotkań było coraz więcej i więcej. W skrócie zaczęły się zagęszczać. Najciekawszą z relacji jest relacja mężczyzny imieniu Newell Partridge. Oglądał on telewizję, gdy nagle telewizor zgasł, po czym zaczął wyświetlać wzór przypominający rybę ości i wydawał buczący dźwięk. Pies Partridge'a, owczarek niemiecki bandit, ujadał przed domem. Zaniepokojony mężczyzna zabrał ze sobą latarkę, by sprawdzić, co rozjuszyło jego pieska. Skierował światło latarki w stronę stodoły, a jego oczom ukazała się para czerwonych oczu. Gdy spróbował podejść do stodoły, sparaliżował go nagły hipnotyczny strach, a jego pies, który był doświadczony w polowaniach, pobiegł w kierunku pary czerwonych oczu i już nie wrócił. Właściciel usłyszał tylko pisk zwierzęcia. Po tym wszystkim mężczyzna spędził noc ze strzelbą w rękach. Rano wyruszył szukać pupila, ale znalazł tylko ślady łap przy stodole, wskazujące na to, że pies po dotarciu na miejsce biegał w kółko, co według niego było dziwne, gdyż nigdy nie widział, bo jego pies tak się zachowywał. W każdym razie psiak nigdy się nie odnalazł. Tej samej nocy dwie pary zauważyły dziwnego stwora, stojącego przy starej fabryce trotylu. Opowiem wam teraz o osobie, która była pierwszą, która zaczęła się zajmować sprawą Mothmana i zapisywać o nim wszystkie wywiady. Był to dokładnie dziennikarz i ufolog John Keel. Wypuścił on książkę Mothman Prophecies, przepowiednie człowieka ćmy na polskie. Dzięki informacjom, które zebrał, stwierdził, że obserwacje rzekomego Mothmana były tylko jednym z dziwnych zjawisk, jakie miały miejsce w Point Pleasant. I w okolicach, na przełomie 1966 i 1967. Podczas gromadzenia materiałów na książkę o Mothmanie dostawał wiele telefonów od osób, które twierdziły, że są w kontakcie z kosmitami. Jakkolwiek by to brzmiało. Którzy przewidywali przyszłość? Pośród ów przepowiedni był zamach na papieża, do którego doszło. Oraz o katastrofie mostu Silver Bridge w Point Pleasant. Do tego za chwilę przyjdziemy. Wiele ludzi miało koszmary o tonących osobach. Dokładnie 15 grudnia 1967 roku w Point Pleasant doszło do zawalenia się mostu Silver Bridge. Na miejscu zginęło 46 osób, a ciał dwójki nigdy nie odnaleziono. Kilka obserwacji Mothmana nastąpiło tuż przed samą katastrofą. Niestety jedna ze śrub, która mocowała element konstrukcyjny mostu, poluzowała się, co spowodowało zniszczenie. Spotkania z Mothmanem podzieliły ludzi na kilka grup, między innymi. Są osoby twierdzące, że ludzie mylili Mothmana ze znanymi nauce dużymi ptakami, co jest bardzo możliwe, gdyż jest wiele ptaków, które są po prostu duże, tak? Są również takie osoby, które sądzą, że jest to prawdopodobnie nieznane dotychczas zwierzę, co też jest prawdopodobne, gdyż wielu gatunków jeszcze nie poznaliśmy, tak? Ale zwolennicy UFO wierzą, że związany jest z niezidentyfikowanymi obiektami, które latały rzekomo w okolicach Point Pleasant.
Jakkolwiek by to nie brzmiało, niczego nie możemy wykluczać, tak? Jest również teoria powiązująca Mothmana z katastrofą Silver Bridge. Co jest dosyć ciekawe, bo faktycznie pojawiał się wtedy, kiedy most miał się zawalić, ale po zapadnięciu się mostu nagle wszystko ucichło. Wszystko ustało i był spokój. Teoria, która o tym mówi, mówi o tym, że jest on przybyszem z innego wymiaru. Brzmi nieracjonalnie, nie? Ale cholera, we wszystkim może być nutka prawdy, nie? Jest jedna osoba, która wymyśliła teorię. Kryptozoolog Mark Eichol. Nieważne. Przedstawił teorię, iż Mothman może być nieznanym dotychczas gatunkiem sowy. Nazwał ją Bigfoot, nawiązując do innej kryptydy, a dokładnie do Bigfoota. Mam nadzieję, że nieco przybliżyłem wam istotę ów przerażającej kryptydy, jaką jest Mothman. Jeżeli mój film ci się spodobał, strzel łapkę w górę, jakiś komentarz. Także dziękuję za oglądanie. Żegnam was czule i milutko. Bye. Cześć.